zwierzę. Pododdziały baczność! Pododdziały spoci! Po tradycyjnym przybie należnej komaki. Pododdziały baczność! Na brawo! Patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Oddziały baczność! Pododdziały spoczni! Sprawdź. Myślę, że brawa będą jak najbardziej stosowne. Bardzo dziękuję. Pana pułkownika poproszę jeszcze o pozostanie przed nami. Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w 2016 roku niżej wymienionym osobom nadaje ryngraf pamiątkowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach. Prezesowi zarządu, dyrektorowi generalnemu firmy Eltrans, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, panu Mariuszowi Saratowiczowi. Prezesowi zarządu przedsiębiorstwa budowy dróg Drogpol w Katowicach, panu Stanisławowi Waszkiewiczowi. Prezesowi zarządu, dyrektorowi generalnemu Tauron Wytwarzanie S.A. Jaworzno, panu Jackowi Janasowi. Dyrektorowi firmy Remagum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach, panu Jerzemu Gadomskiemu. Oraz wiceprezesowi zarządu, dyrektorowi do spraw handlowych Ferum S.A. w Katowicach, panu Włodzimierzowi Kasztalskiemu. Bardzo proszę wyróżnione osoby również o wystąpienie.
Tak, brawa. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dotyczy odznaki pamiątkowej. Na wniosek Komisji Odznaki z dnia 3 sierpnia 2016 roku na podstawie punktu 3 i 4 Regulaminu Odznaki Pamiątkowej nadaje niżej wymienionym osobom odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach. Prezesowi Zarządu, dyrektorowi Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pani Krystynie Piaseckiej. Dowódcy 34 Dywizjonu Obrony Powietrznej panu pułkownikowi Grzegorzowi Gdula. Prezesowi Zarządu, dyrektorowi naczelnemu S.A. Fasim w Katowicach panu Romanowi Łojowi. Naczelnikowi Wydziału do Spraw Mundurowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ panu Jarosławowi Madowiczowi oraz szefowi Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami zastępcy komendanta WKU w Będzinie panu majorowi Grzegorzowi Bule. Bardzo proszę wyróżnione osoby o wystąpienie przed front krzyku. Ja przypomnę tylko z regulaminu odznaki pamiątkowej, że odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach stanowi symbol świadectwa przynależności do żołnierskiej rodziny Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz jest zewnętrznym wyrazem więzi duchowej łączącej wszystkie osoby, które z nią się identyfikują. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem, wyrazem uznania za wzorową służbę i wojskową służbę i pracę. Odznaka ma symbolizować więź wojska z regionem oraz wpisywać się w jego historię, tradycje, jak również odzwierciedlać trwały związek Wojskowej Komendy Uzupełnień z miastem Katowice i obszarem administrowania. Jeszcze raz brawa. Dziękuję wyróżnionym. Szanowni Państwo, kolejny punkt z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego 2016 roku niżej wymienionym osobom z dniem 9 sierpnia nadaje medal pamiątkowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach. Głównemu specjaliście w Biurze Administracji Tauron Wytwarzanie w Jaworznie panu Władysławowi Mitka, prezesowi zarządu zastępcy dyrektora fabryki Wiertła Beldon w Katowicach panu Czesławowi Kandzie. Prezesowi Zarządu Fabryki Żarówek Helios w Katowicach panu Antoniemu Szabli. Prezesowi Zarządu, dyrektorowi naczelnemu Spółki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej Fasling w Katowicach panu Zdzisławowi Bik. Kierownikowi Kancelarii Tajnej w Katowicach panu Januszowi Ligęska. Specjaliście Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Administrowania Rezerwami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach pani Ewie Kowackiej oraz starszemu referentowi Wydziału Mobilizacji, Uzupełnień i Administrowania Rezerwami WKU w Katowicach, pani Bożenie Lewińskiej. Bardzo proszę wyróżnione osoby o wystąpienie przed front krzyku. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Katowic,
żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem żołnierza polskiego w Katowicach, aby złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim tworzącym zręby państwa polskiego oraz przywołać chlubne tradycje narodu polskiego, naszych ojców i dziadów, walczących o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla tych, którzy w walkach spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – własną krew i życie. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Połowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z Pól Chwały, Kirchholmu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Wzywam do nas konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorąży, bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji i Błękitnej Armii, generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców sokolich, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Przywołuję legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Do was wołam, bracia, marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich żołnierzy polskich, ofiary sowieckiego i hitlerowskiego totalitaryzmu, którzy do końca pozostali wierni przysiędze złożonej narodowi i ojczyźnie. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 75. Pułku Piechoty z Katowic, którzy stanęli do walki za Polskę wolną, demokratyczną i suwerenną. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich żołnierzy, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia w imię pokoju oraz walki o prawa i godność człowieka pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata. Stańcie do apelu! Przywołuję do apelu Polaków wszystkich pokoleń, znanych i nieznanych bohaterów walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, którzy niezłomną wolą i uporem dążyli do odzyskania niepodległości i utrzymania jej suwerenności. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu!
wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Karwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu. Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płoskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu. Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu. Do was się zwracam, potomni. Nie zapominajcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej potrzebie. Chwała bohaterom! Pododdziały Baczność! Pododdziały Spoczyń! Szanowni Państwo, oddaliśmy cześć naszym poprzednikom. Jest to stosowny moment, żeby u stóp pomnika żołnierza polskiego złożyć teraz okolicznościowe wiązanki kwiatów. Bardzo proszę delegację o wystąpienie przed pomnik i złożenie kwiatów.
udziały baczność! Na prawo, chodź! Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Działy baczność! Do defilady! Ugrupowanie marszowe! Kierunek w prawo! Maszerować! Pod oddziały spoczni! Państwo pododdziały schodzą właśnie z placu, na którym trwały dzisiejsze uroczystości, ale to jeszcze nie jest ich koniec. Przypomnę, że będziemy świadkami za chwilę jeszcze uroczystej defilady z okazji